Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Admiros, a przed wami pierwszy opening z Loot Crate'a. Tak, słuchajcie, ta skrzynka nazywa się Loot Gaming, są tutaj gadżety dla graczy, pewnie już tak wszyscy znacie, wiecie co się w takich skrzynkach znajduje, bo już pewnie nie jeden youtuber to nagrywał. Ja dostałem taką skrzynkę, może powiem od początku, tak, jak wygląda moja współpraca z Loot Crate'em. Słuchajcie, to jest coś na zasadzie, że oni do mnie napisali, powiedzieli, że dają mi dwie skrzynki na próbę. No i oczywiście ja mam nagrać filmik, tak jak teraz to właśnie robię. No i jeżeli będzie dużo lajków, dużo wyświetleń, no to będą mi wysyłać kolejne. Tak więc jeżeli wam się podoba coś takiego i chcielibyście oglądać coś takiego, no to wiecie co robić. Ja tutaj oczywiście nie proszę o lajki, więc jeżeli wam się podoba, no to po prostu wiecie co zrobić. Ogólnie jeszcze w opisie jest link. Jeżeli skorzystacie z tego linku i faktycznie będziecie chcieli sobie kupić taką skrzynkę, no to wtedy będziecie mieli 10% zniżki, korzystając z tego linku. Tak więc ja zrobię opening, to jest Loot Gaming listopadowy, o ile się nie mylę. Troszkę z opóźnieniem przyszedł, było troszkę problemów z adresem. Musiałem jeszcze raz adres podawać, bo coś tam system nie załapał. Tak więc dostałem go z opóźnieniem, jest 24 grudnia. Już tego Loot Crate'a, Loot Gaming, tej skrzynki już nie można zdobyć. Troszkę szkoda, ale możecie zdobyć następną, która już dosłownie za kilka dni chyba, za tydzień może jakoś, będzie już dostępna. Tak więc będziecie mogli sobie zobaczyć, czy fajne i po prostu zamówić. Tak więc ja sobie zrobię tutaj szybki opening. Ogólnie jestem w sweterku świątecznym i w czapce mikołajowej, ponieważ jest dzisiaj Wigilia. Tak więc można powiedzieć, że to jest taki właśnie mój prezent pod choinkę. Tak więc chyba lepszego prezentu sobie nie mogłem wymarzyć. Jak prezent dla gracza, jakieś akcesoria, jakieś figurki i tak dalej. Zróbmy sobie tutaj mały opening. Zobaczymy, co jest w środku. To mnie ciekawi, co może być w środku, bo szczerze mówiąc, no niektórzy youtuberzy już otwierali te skrzynki. Otwierali je... Kurde, jak to się dostać? Dobra, nigdy nie byłem dobry z tego. O, udało się. Otwierali, więc ja sobie tego po prostu nie oglądałem, bo mówię, troszkę szkoda. Właśnie, patrzcie, ta skrzynka przeszła bardzo dużo. Zobaczcie, tu można zajrzeć do środka nawet przez to, o, zobaczcie sobie, nie wiem czy to widać, czy dobrze pokazuje. Można zajrzeć do środka, ona płynęła przez Atlantyk, tak więc przeszła wiele. Mam nadzieję, że nic tam nie straciła swoich skarbów, taką przynajmniej mam nadzieję, ale więc tak to jest, jak się zamawia przez ocean. Dobra, tutaj mniej więcej tak. Tak, i prawdopodobnie już się dostałem do środka. Uwaga, otwieram. I co będzie w środku? Ogólnie z tej strony jest adres, więc wam nie mogę tego pokazać. Może tak bardziej waszą stronę. Pierwsi zobaczycie, co jest w środku. Bum. Już mi się to podoba. Tu jest jakiś fajny obrazek. Mythic. To jest Mythic Loot. Czyli taki, nie wiem, mityczny? Coś w tym stylu. Dobra, może po kolei, żebym wam pokazywał tutaj mniej więcej... może sobie tutaj zagospodaruję troszkę miejsca, może nie. Może tak najpierw, o, tak żebyście wy widzieli i żebym ja widział. Dobra, co to jest? To jest plakat? Nie wiem, szczerze mówiąc, chyba tak. To jest chyba plakat, albo i nie. Wow. Nie widać mnie. Co to jest? Ależ to ogromne. To jest plakat? Tak, to jest plakat, ale taki... Z jakiejś gry konkretnej? Chyba nie, to jest po prostu taki Loot Crate'owy plakacik, o. Proszę bardzo, zobaczcie sobie, jak fajnie wygląda. Z takim gryfem i z taką ładną jakby tutaj elfką czarującą coś. Chyba sobie go powieszę. Loot Gaming, Loot Crate INC 2016. Brzmi nieźle. Dobra, tak więc to jest pierwsza rzecz. Ja ją sobie tutaj ładnie zwinę. Później na koniec wszystko pokażę i odłóżmy ją sobie może gdzieś tutaj na bok. Troszkę tutaj nie ma miejsca. Dobra. Nie wiem od czego zacząć, po prostu jaram się. Dobra, to jest małe, to zaczniemy. Mythic Ebula San Verum in November 2016. Nie wiem co to jest, ale to jest jakaś przypinka. Zobaczcie sobie jak wygląda. Coś takiego. O. Z takim gryfem jakby. Uwielbiam gryfy, po prostu uwielbiam. Co prawda kojarzą się z aluchami, ale i tak gryfy są jak najbardziej spoko. O. Takie coś, taka fajna przypineczka. Zobaczmy w sumie, może ja ją rozpakuję. Jak ona mi Made in China oczywiście, ok, spoko. O, teraz może będziecie lepiej ją widzieć. Taka przypinka, wow. Z taką by po prostu chodził po mieście i się woził, wow, taka przypina. Dobra, tak mniej więcej to wygląda, odłóżmy ją sobie może może gdzieś tam na bok. Na koniec wszystko pokażę. No dobra, to co najważniejsze praktycznie, czyli koszuleczka. Chyba z tego co widzę, nic tutaj mi nie zginie. To co będzie next, to będzie po prostu dla mnie szok, ale dobra. Koszuleczka. A to nie jest koszulka, halo, to jest jakaś bluza. Ja myślałem, że to będzie koszulka, patrzcie. Ale beka. To jest normalnie na długi rękaw. Wow. Ogólnie to... Właśnie. Może zanim się zajmiemy koszulką. No że tak, dobra, skończmy koszulkę. Co tu jest w ogóle napisane? Assassin's Creed Black Flag, czyli koszulka z gry Assassin's Creed Black Flag. Wow, zobaczcie sobie. Assassin's Creed Black Flag. Nice. Nice. Co prawda nie grałem, ale lubię ogólnie klimaty Assassina. Tak więc bardzo, bardzo spoko. Nie wiem, czy ona czasem nie będzie na mnie za duża trochę. No ale dobra, mniejsza o to. Ogólnie wam tu pokazałem ten plakat. Ale, tu z drugiej strony jest pokazane, aha, co można dostać. Okej, może wam przeczytam, nie wiem czy to widać, może jakby tego nie wiecie. There's monsters, dragons, vampires, spirits, magic, welcome to Mythic, a celebration of those who fight. Okej, czyli mityczne takie rzeczy. Tylko jak tu jest ogólnie określone? Są dwie figurki. Okej, dobra, wiecie co? Zrobimy tak. Ja sobie to mniej więcej przejrzałem i zobaczymy na koniec, co mi dropło z tej skrzynki, a czego mi nie dropło. Tak więc odłóżmy ją sobie na bok. Okej. Czas na kolejną rzecz. Jakieś pudełeczko. Okamiden? Okamiden. To będzie coś japońskiego. Wow. Nie wierzę, jakaś fajna figurka będzie, już to czuję. Zobaczcie sobie. Nice! Zarąbista, zobaczcie. Jakie super. To jest jakiś chyba wilk? Coś w tym stylu, chyba to jest wilk albo lis. Nie wiem dokładnie, wydaje mi się, że lis, ale tak bardziej mi się po prostu lis mi się bardziej skojarzył, bo z Naruto. I zobaczcie te ogonek jego, taki zakrzywiony, jakby to był mały Kurama, taki śmieszny. Tak troszkę przypomina, ale z jednym ogonkiem zamiast 9. No cóż, z tyłu ma takie coś fajne. To jest taka spoko, fajna figurka, że można sobie ją po prostu gdzieś postawić. Jak dla mnie bardzo spoko, na pewno gdzieś tam na mojej półce wyląduje. Zobaczmy, co to jest w ogóle odpisane. Capcom, czyli coś z Capcomu. O, Okamiden. Nie wiem z czego to jest, ale wygląda fajnie. Wygląda całkiem spoko. Dobra, kolejna rzecz. O, tak, ogólnie jest dzisiaj Wigilia, chyba mówiłem już wcześniej. Co chwilę dostaję SMS-a z życzeniami, tak więc na razie tym nie będziemy zajmować. Tu widzę z Dragon Age'a figurka. Zaraz sobie ją rozpakujemy. Mam nadzieję, że jak ją rozpakuję, to nie straci wartości kolekcjonerskiej, chociaż prawdopodobnie tak będzie. Okej. Dziwnie zapakowane jakoś tak. Okej, mamy na razie jakiś płomień. I figurkę. Co to jest w ogóle za postać? Dragon Age, The Heroes of Tates. Exclusive 4,5 cala Scared Ashes Morrigan. Czyli to jest jakaś Morrigan? Nie wiem, nie grałem w Dragon Age'a w żadną część. Nigdy mnie jakoś ta seria nie jarała, ale figurka jak najbardziej chciałbym sobie ją gdzieś postawić. O. W ogóle jeszcze tutaj mamy właśnie do niej taki płomyk. I chyba trzeba jej włożyć to w rękę, tak mi się wydaje. No chodź tutaj. Dobra. Tak? Quite not sure. Chyba w tą rękę. O, tak będzie lepiej wyglądało. I zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Ej, no co jest? A, dobra, tak. O. Tak wygląda ta figurka. Bójcie się mojego niebieskiego płomienia. Nie wiem, co to robi, ale mniej więcej tak chyba to powinno wyglądać. W ogóle fajna figurka. Można głowę jej obracać. O. Czy teraz wygląda troszkę przerażająco? Myślę, że jak najbardziej tak. Teraz wygląda jak taka dresiarka troszkę. W dresach takich, o. Skaterka, o. Tak mniej więcej to wygląda. Zabawnie. Dobra, już ją naprawiamy. I może sobie ją postawimy tutaj, żeby sobie stała. O, obok naszego liseła. Dobra. Tutaj jakieś śmieci, które już tu mi nie są potrzebne. I chyba najlepsza rzecz z całego Loot Gamingu, Loot Crate'a, tego właśnie listopadowego. Gra, w którą miałem zagrać i zagram. Na pewno, jestem pewien, że zagram we wszystkie części. Już myślę o tym od długiego czasu. Jest to gra Castlevania. Lord of Shadow. Castlevania 2 dokładniej mówiąc, Lord of Shadow. I już tutaj troszkę podejrzałem na tym plakacie, co znajduje się w środku. Jest to... Otwórz się. Halo. Wow. Patrzcie. Czy to jest... To jest miecz. Dobrze mówię? Zaraz zobaczymy. Czekajcie, sprawdzę. Letter opener. To jest tak jakby... Letter opener to jest nożyk do otwierania listów. Wow. Wow. Po prostu... Wow. Wygląda jak... No jest to miecz. To jest to miniaturka miecza. Oczywiście. Ale ogólnie służy to do otwierania listów, więc jak dostanę jakieś paczki od was, jeżeli oczywiście w przyszłości otworzę taką skrzyneczkę z paczkami od widzów, będę właśnie tym otwierał listy wasze. Tak. Wow. Wow. Ale super. W ogóle to są fajne takie zdobienia. Muszę zagrać w końcu w tą Castlevanię. Znaleźć czas i zagrać. Po prostu muszę, no. Jejku, ale to super wygląda. Siu, 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 siu. Dobra. Odkładamy. Może nie, może odłożę lepiej tu, tak, do środka, do pudełeczka, o. Tak, żeby mi się tutaj nic z nim nie stało. Pyk, pyk. Proszę bardzo, tak to mniej więcej wyglądało. Castlevania 2, Lord of Shadow. Nice. I to była ostatnia rzecz już niestety. Niestety z tego Loot Crate'a. Świetnie się bawiłem przy otwieraniu tego, po prostu uwielbiam takie rzeczy. Tak więc, zobaczmy. Lucky winners get the Ares Racing Drone Drop. Okej. Jednak moje przypuszczenia były mylne. Może tak wam pokażę, czy to będzie wszystko widać. Ogólnie była tak. Ta figurka, mamy ją. Coin pin, czyli z gryfem taka przypinka, mamy to. Okamiden figure, mamy to. Castlevania letter opener, też to mamy. Bluzę również mamy. Myślałem, że ogólnie będzie tutaj tego po prostu więcej, tak? Że na przykład będzie jeszcze jakaś dodatkowa rzecz, którą można dostać w zamian za figurkę. Zależy, co trafimy. To byłoby takie fajne, taki loot prawdziwy. Jak widzę, tutaj dostaliśmy wszystko, co znajduje się w tym właśnie, w tym Loot Crate'cie. Plus tu jest jeszcze jakiś Ares Racing Drone Drop. 5 Lucky Winners, czyli 5 zwycięzców dostanie The Ares Racing Drone Epic Drop. Czyli 5 osób dostało takiego drona. Prawdopodobnie dostali kupon, gdzie mogą tego drona po prostu wymienić. Wymienić ten kupon na tego drona i zamówić sobie. Tak mi się wydaje, ale no nie sądzę, żeby w środku takiego pudełka był dron. Jak widzicie, nic nie zniknęło z pudełka, troszkę było uszkodzone. No ale cóż, mówi się trudno. Dobra, ja to już może sobie odłożę troszkę na bok. Troszkę tu się zamieszania zrobiło. Nie mam w ogóle miejsca jakoś, żeby to fajnie ogarnąć. Tak więc... Tak mniej więcej się prezentował listopadowy Loot Crate, Loot Gaming. Spodziewałem się koszulki, chociaż no osobiście nie chodzę w takich bluzach, takich cieniutkich bluzach. W sumie to jest taka koszulka na długi rękaw bardziej, nie wiem jak to się nazywa. Nigdy w czymś takim nie chodziłem, zawsze lubię bluzy z kapturem. Tak więc mniej więcej, no nie wiem, zobaczę. Może jak nie będzie za dużo, to będę w tym chodził. Dobra, nieważne. To tyle, jeżeli wam się podobało. Pamiętajcie, jeżeli chcecie sobie coś takiego kupić, możecie skorzystać z kuponu, który jest z linku, który jest w opisie. No i to tyle. Mam nadzieję, że się wam podobał taki opening. Jeżeli chcecie oczywiście więcej, no to wiecie co robić, tak? Wspierać mnie tutaj i tak dalej. To tyle, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!